Siemanko wszystkim. 4 listopad mamy. Przyjechałam na grzyby statem. Kręcimy się tu po terenach. W sumie to przyjechaliśmy na gąski, bo już w sumie to te, myślę, że chyba tylko tego by się należało spodziewać. Ale weszłam do lasu i patrzcie, jaki widok na dzień dobry mnie spotyka. Oho, ale piękne. 4 listopada. A wzięłam sobie taki mały koszyczek na gąski, a tu takie dwa osiłki. O, patrzcie sobie, jakie żółciutkie. Piękne. O, zakryjemy. No nic, to chodzimy dalej. Chyba nie będzie tak źle. Ale grubaski. Śliczne. Myślałam, że już z tych gąsek nic nie będzie, a ja bardzo rzadko gąski zbieram, a okazuje się, że te gąski są nawet, tylko trzeba umieć je zbierać. Nie ma szybkiego chodzenia po lesie, tylko to jest powolutku chodzenie, dreptanie w miejscu w zasadzie. Patrzcie sobie. Tyle gąsek się udało zebrać. Jestem chwilę. Tu jeszcze jakieś podgrzybki. Ładne. Nawet ryc mały się trafił, ale o, gąski też są. I tu też są gąski. Patrzcie, jak one rosną. Jedna gąska. Druga. Tu jest trzecia. Tu jest czwarta. Także tak naprawdę, o, tu mamy. Tu, tu i tu. Także o, i tu jest kolejna. Kurczę, trzeba wolniutko chodzić. No dobra, to wyciągamy, co nie? O, wcale to nie jest tak. Ja tu przyszłam, obleciałam ten lasek. Myślę sobie do taty, gadam, kurczę, tu nic nie ma, tato. Tata mówi, chodź powoli, a coś znajdziesz. No i rzeczywiście, tak to wygląda. O. Ojejku, proszę bardzo. O, i kolejna. Także zupka będzie. O, i tu jest jeszcze jedna taka maleńka. I gąsinka, gęsinka jest. No dobra.
Huhu. Śliczna. Rydzowa rodzinka na samym skraju lasu. Ale to są wielkie. O Jezu. Tak, to są rydze. Patrzcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tu coś jeszcze widziałam. Dziewięć. O. I dziesięć. O kurczę, ale siedzi głęboko. I dziesięć. Uhuhu. Proszę Państwa, ale prawdziwek. 4 listopada. I tak. Ups. Tu kolejny. Idziemy dalej. I patrzcie sobie, jaką natura ma w sobie siłę. Patrzcie sobie, co ten prawdziwek tu wyprawia. Taki osiłek. Grubiutki. Aż uniósł kija. Kawał gałęzi. Patrzcie, jak on rośnie. Taki, o. Podniesiemy to, o Jezu. O, aż tu się wrósł. Tak unosił gałąź, że aż się po prostu odznaczyła na jego kapeluszu. Ja pierdzielę, ale to jest mocarz. O ludzie kochani. Nie wierzę, że to jest 4 listopada. Ja pierdzielę, ale grzyb. Wow. Jaki kapelusz, ale kawał prawdziweczka. I tu jeszcze dwa kolejne. Nie. Patrzcie. Szok. No i dobra, słuchajcie, kończymy dzisiejsze grzybobranie. 4 listopada mamy. I w sumie to co? Mamy wszystko to, co prawdziwy grzybiarz
chciałby znaleźć 4 listopada, no to po kolei. Tutaj tatowe wiadereczko, pełne gąsek. Nie wiem, ile ono może mieć. Ile ono ma? Z 5 litrów ma, nie? Z 5 litrów. Same gąski, słuchajcie. Tu mój zbiór w koszyczku. Mamy i gąski, mamy podgrzybki, mamy rydze. A w czapce, dzisiaj taka profanacja prawdziwków, ale nie chciałam ich kłaść do tych gąsek, żeby się nie połamały. I w czapce mamy całą czapkę borowików. Także takie grzybobranie 4 listopada, patrzcie. Także kto może, niech śmiga do lasu, bo jeszcze warto. Wszystkie grzyby jeszcze są, wszystkie grzyby można znaleźć. Pogoda piękna, także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, mam nadzieję jeszcze. Pa!